Mamy Forzę. Tutaj już muszę trochę się nakombinować, żeby zapiąć pakiety. 4500, 3S hardy, 40C z Jensa. Ułożone także jeden mam tutaj kable, drugie tu. I tak na zakładkę to całkiem dobrze działa. Tutaj pianka, żeby się ten pakiet nie przesunął. No i to całkiem dobrze śmiga. To serwo, no to jest petarda ogólnie. Zapinamy sprzęt. Podniosłem jeszcze trochę mocowanie. Jeszcze tego nie obciąłem tutaj. Coś ten wentylatorek to tak działa, jakby chciał, a nie mógł. No dobra, coś tam chodzi. Podniosłem trochę budę. Zobaczcie, zrobiłem sobie taką poprzeczkę i to mocowanie tutaj z tyłu. Nawierciłem otwory. Uniosłem tak, żeby uzyskać odpowiednią wysokość. A odpowiednia wysokość dlatego, że jednak tych przewodów tam trochę jest. O, a teraz ładnie mi ta buda bez żadnych problemów wchodzi. Mam wycięte tutaj tą karoserię, bo jak jeździłem na Bedlandsach 3.8, to była taka potrzeba, ale w niczym to teraz nie przeszkadza. Ten pin jest upierdliwy, jedną ręką ciężko to zrobić, także za chwilkę jestem, zapinam i polatamy. Zobaczmy, co maleństwo. Na tych kołach jeszcze nią nawet nie skakałem. Widzę, że muszę ambitniej te... Ojojoj, ale to kurde śmiga. No nie no, to zapierdziela. Dobry. Najpierw się tak przelecę, żeby wam pokazać, bo chyba w takich okolicznościach jeszcze nie latałem. Aż to ładnie leci, równiutko. No, jest ogień. A to jest... to absolutnie nie jest jakiś tam pełen gaz, czy nawet pół. Tutaj nawet się nie staram na razie wyciągnąć jakiegoś maksymalnego lotu, bo to by był hardcore już. No, to już jest taki durability test.
No, lata to niesamowicie stabilnie. Stawię się może trochę tutaj. Zrobię jeszcze dwa trzy kółka i będziemy kończyć. Ok. Straciłem chyba zasięg, możliwe to. Wyciągnę antenę. Albo już kato wjechał. Za szybko trochę, żeby wjechał kato. A, dało się wyciągnąć. Forza uchodzi za... Nie chcę teraz... Wow, fucking shit! Nie chcę teraz tutaj zapeszyć. No, Forza uchodzi za bardzo mocny sprzęt. Na razie mogę to potwierdzić. Złamałem tylko tam tylnego huba. Ale no... To było takie uderzenie. Końcówka filmu w tym takim hangarze. Że uderzenie pod kątem jakichś tam 45 stopni prosto w taką płytę, no wystawka taka, że naprawdę nie można mieć za złe, że to strzeliło. A tak, no to sprzęt mega wdzięczny. Poza tym, że żeby tak szedł, to potrzebuję 6S, ale nie wiem, ja muszę zrobić podejście do takiego pojeżdżenia, a nie takich speedrunów. Muszę zrobić jeszcze podejście na 4S. Czy to czasem nie wystarcza? Bo ja tutaj tego 6S naprawdę w dużej mierze nie wykorzystuję. Może jeszcze zdążę zrobić jedną rundę tym.